drzwiami, z prezentami, kwiatami i z życzeniami. I nie mogą się doczekać, kiedy zaśpiewają ci. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Miłością żyj, radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Miłością żyj, radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. Toast już za nami, całe życie z wariatami. Szampan, kawior i truskawki, a na deser serniczek i łyczek kawki. W górę serca proszę gości, zaśpiewajmy jeszcze raz. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Miłością żyj, radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Miłością żyj, radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. W górę serca proszę gości, zaśpiewajmy jeszcze raz. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Miłością żyj, radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. Żyj nam 100 lat, uśmiechaj się szeroko, szczęśliwą bądź i miej na wszystko oko. Miłością żyj, radosna i beztroska, nie przejmuj się i bądź piekielnie boska. Teraz przenosimy się do Kępna, tam radiowy finał naszej listy. Witam Państwa. W minioną niedzielę na antenie Radia Sud odbyło się 541. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. A oto szczegóły. Na miejscu 10 Michalina Starosta i Marcin Janota, Wróć do mnie kochany. Na 9 Edek Dworniczek, Czekam. Bernadeta Kowalska, Śpiewaj z nami, miejsce 8. Na 7 Muzykanty, Come on, come on baby. Na 6 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. Miejsce 5 Kamraty, Tanecznym krokiem. Na 4 Arkadia Band, Lawa. Miejsce 3 to Happy Jędrowski Show, Rakieta. Na 2 Aldona i Team Fabian, Ręce w górę. A miejsce 1, Kto się czubi, ten się lubi, Golden Mix. No i tak właśnie w całości wygląda 541 notowanie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień. 541 finał w Kępnie wygrywa szlagier Kto się czubi, ten się lubi, w wykonaniu Golden Mix. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. To przysłowie znane od lat wielu, choć na pozór tylko to gra słów. Lecz miłości, uwierz mi, mój przyjacielu, po deszczowej nocy słońce wstaje znów. Kto się czuli, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuli, ten się lubi, tak było i jest.
się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówią, stończ miłość jest. Złość miłości nie zaszkodzi, choć czasem mamy gorszy dzień. Znów na niebie po złej burzy tęcza wschodzi i z ochotą znowu pogodzimy się. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Kto się czuwi, ten się lubi, tak było i jest. Kto się czuwi, ten się lubi, każdy o tym wie. Krótko mówiąc, to już miłość jest. Uwaga, Rostomili! Prosimy nie głosować na teledyski do top 10 listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl w systemie SMS-owym od 1 października 2023 roku. Ten sposób głosowania zostaje wyłączony. Opowiem, posłuchajcie, panie i panowie. Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie? Ta nostalgia serce rwie, bo dziś ono tylko wie. Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie? Górny Śląsku, gdzieś jest dzisiaj gdzie? Familoki gdzieś tam na Giszowcu, tak wspomina chłopak o swym ojcu. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Familijny wspólny dom, podwórkowych kapelton. Już nie słychać, gdzie dziś one są. Już nie słychać, gdzie dziś one są.
grał jak znów. Na barburkę order dali mu. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Orkiestr dętych nie ma już, instrumenty pokrył kurz. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Wróć prawdziwy Śląsku, do mnie wróć. Zatrzymajcie więc ten czas, który ciągle goni nas. My przesłanie któż powie, jak zły sen wciąż goni mnie. A więc proszę jeszcze raz, zatrzymajcie dziś ten czas. Kręci się nam w oku coraz mniej tych starych familoków. Huty już nie dymią nam, taki dzisiaj mamy stan. Tą balladę dzisiaj śpiewam wam. Huty już nie Jak głosujemy na szlagiery do top dziesiątki? Na oficjalnym kanale szlagierowo.pl w serwisie internetowym YouTube utworzono jest playlista o nazwie Szlagier Top 10 Propozycje 2023. Tam umieszczane są nowości, czyli szlagiery, które biorą udział w cotygodniowym notowaniu top dziesiątki. Top 10 tworzą szlagiery o największej oglądalności w danym tygodniu. Pozostałe informacje znajdują się jak zwykle na naszej stronie internetowej szlagierowo.pl w zakładce Regulamin głosowania. W sercach miłość gra, niech posiada.
szczęścia z nami gra. Niech prowadzi w nocy i w dzień, słońce czy deszcz, śmiech czy łza. Niech nam zawsze w sercach pięknie brzmi, jak po burzy tęcza blaskiem śni. I prowadzi z wiatrem pod wiatr, przez cały świat. Zawsze w sercach miłość gra. Niech po śladach szczęścia z nami gra. Niech prowadzi w nocy i w dzień, słońce czy deszcz, śmiech czy łza. Niech nam zawsze w sercach pięknie brzmi, jak po burzy tęcza blaskiem śni. I prowadzi z wiatrem pod wiatr, przez cały świat. A szakiet trzeba wyprostować, brzuch wciągnąć, napnąć klota, bo już po teledysku w szlagierowym studiu pojawią się one trzy działchy ze Śląska. Staje cud,
znów życie jest jak miód. Człowiek zawarł oczy, otwierał, patrzy i jest w niebie normalnie, nie? Trzy pobioły mu przyszły, no i już są razem z nami. Moi drodzy Państwo, czas i pora, żeby przedstawić naszych gości, gościnie, bo teraz to się trzeba by jakoś odmieniowywać, bo się możecie działkę obrazić. Ksenia Mazań, Agata Wyleżo i Iwona Drozdowska. Witam dziewczynki gorąco i serdecznie. Cześć. Żeby tu była Agata, żeby tu była Ksenia, żeby tu była Iwona, jakby ktoś nie wiedział, tu się napisy pojawiają, wszystko się robi, wszystko już jest jasne. Dobrze, bo to jest po lekkim retuszu i to nie chodzi o to, żeście były tu kaś ponaciągać coś albo tego, i no chodzi o to, że zespół przeszedł taką zmiana i wesoło biesiada w takim składzie teraz. Parytety się trochę pozmieniały, ale działamy dalej prężnie, nie zatrzymujemy się. Nie zatrzymujecie się. Nie. To całkiem też fajnie, bo była taka pewna obawa w pewnym momencie, że to już na tyle wesołej biesiady. Ale jednak nie powiedziałyście dosyć, wzięłyście ster w swoje ręce. No właśnie, jak z tym sterem jest? Każdy dzierży tam kącek steru? Czy... Jeżeli chodzi o ster, to jak jedziemy, to my się zamieniamy jako kierowca. A na scenie wszystko działamy razem. Aha, to jest taka dyplomatyczna troszkę odpowiedź, nie? Aha. Ale zawsze w takiej grupie musi być jakaś decyzyjność. Jak z tą decyzyjnością u was to wygląda? Na przykład, no nie wiem, wpadł pomysł na teledysk. Agata przedstawił i kto finalnie, no bo przecież są trzy kobiety, trzy różne zdania mogą być, nie? Aha, co? No, właśnie wyjątkowe to jest, bo u nas w zespole podejmujemy decyzję we trzy. Może to się wydać dziwne, naprawdę, ale jak jest taka sytuacja, że ma być teledysk czy cokolwiek, to my się spotykamy, obgadujemy temat i podejmujemy decyzję. I tak to u nas wygląda. I to była w ogóle pierwsza decyzja, jaka zapadła tak. W Wysokiej Biesiadzie, trzech działkach ze Śląska, to była taka, że decyzję będziemy wszystkie podejmować wspólnie. Proszę bardzo, podjęły taką decyzję i są razem z nami. Dzisiaj wy nie odchodźcie, nikaj, zostańcie. Trzy działki ze Śląska, klachomy za chwilę dalej. Działchy, bo teraz to pytanie będzie zawierało szereg pytań, więc musimy się jakoś skupić nad tym wszystkim. Zaczniemy od tym, od tej strony muzycznej. Kto jest odpowiedzialny za tekst, kompozycja, za repertuar? Wszystkie. Będziemy trochę monotematyczne. Tak, wszystkie. No, ale to nie ma tak, że ktoś pisze, kierować z muzyka. No. Wiem, o co pytasz. Może powiem tak, że muzycznie to najbardziej ja. Natomiast jeśli chodzi o tekst, to najbardziej może Agata jest taką osobą, która tu w tej grupie się wybija, ale potem też jest tak, że piszemy, dopisujemy, dokładamy. Także znowu we trzy. Czyli powstaje jakiś zarys tego tekstu i dopracowanie tak, jest wspólne. Tak. Dobra, a repertuar jak powstaje? Na przykład macie 10 numerów do zagrania na jakimś koncercie. Kto jest za to odpowiedzialny? Żeby ten szkic stworzyć, bo potem robicie to razem na pewno. Nie uwierzysz, co ci powiem. No. Nie uwierzysz naprawdę, ale znowu we trzy. I to jest zawsze pół godziny przed koncertem. Patrzymy, co się dzieje, patrzymy, jaka jest atmosfera i układamy schemat sobie, całej imprezy. Wiesz co, ale teraz ostatnio podziało się o tyle lepiej, że na przykład już wyszłyśmy z tych schematów, nie? Że przed koncertem teraz to, teraz to, teraz tamto. Nie, teraz czekamy, jaka będzie reakcja publiczności tak. I co w danym momencie będzie fajne. No i też co Agata powie, jaki znak też Ksenia pokaże na scenie. Znaczy, i my wtedy wiemy. Seria znaków. Mamy. Tak. Dokładnie powiem ci, tak. Że powstał taki jeden znak, może nie będę go teraz przedstawiać, chyba że zapytasz później, to tak, ale też to tak właśnie wygląda. Nie, to jakbyście Państwo myśleli, że one tańczą, to one po prostu sobie przekazują znak, jaki jest następny song, nie? Dobrze, ale te pytanie będzie, jeszcze dalej będziemy kontynuować, bo jakbym spytał o pomysły, to powiecie, jak wszystkie razem te pomysły zdradzacie oczywiście. Dobra, ale do czego ta wesoła biesiada, te działchy ze Śląska zmierzają? W jakim kierunku to wszystko będzie? Jaki to jest kierunek muzyczny, który byście chciały obrać? Albo żeście już obrały i go nie będziecie zmieniać? Wiesz co, powstała taka mieszanka, gdzieś tam w głowie jest tyle pomysłów jeszcze innych, różnych. Wydaje mi się, że to, co teraz taki miks powstał stylowy, wydaje mi się, że to jest fajne, że nie zostałyśmy tylko przy tym, że to jest biesiada, że to są tylko takie śląskie kawałki biesiadne typowo, ale że też są piosenki tematycznie
które mogą gdzieś tam w ludziach pobudzić jakieś uczucia, że ktoś coś polubi, że sobie będzie śpiewał, ma jakiś motyw fajny i w tym kierunku chcielibyśmy pójść. Przede wszystkim dla publiczności, dla słuchaczy. O. Słuchajcie, na tym mógłby postawić kropkę, spuentować i iść dalej, ale dalej nie można iść obojętnie obok waszego drugiego projektu? Oho! A co słyszałeś? Właśnie. No słyszałeś. Widziałeś? No. Widziałeś, słyszałeś, bo to pokazuje po raz kolejny, że Śląsk, pomimo tego, że wy też pokazujecie go, że jest z tą nudelkulą, z tą roladą, z tą kruską, do czego przejdziemy później, może być zupełnie inny. Tak. Pokazujemy też się od tej strony wiedźmy. To wszyscy wiedzą, to nie trzeba się pokazywać, nie? No co? Słuchaj, jakby się przeniosło troszkę do mitologii takiej śląskiej, to takie połednice. Przeczytaj o tych paniach. To ja doczytam. To ty doczytaj. Ja doczytam. Tak. Gdzieś tam jakieś podobieństwo by się w nas znalazło. Dlatego o tym mówisz, ja wiem. Dlatego, ale dziewanny, tak? Dziewianki. To jest takie wasze... Nic wanną. Nic wanną? Nie. Dziewianki. Dobrze, to Dziołchy, to jest taki wasz nowy pomysł, ale czy on jest mega różny od tego, co robicie na co dzień jako Dziołchy ze Śląska? Tak. Skąd w ogóle taki pomysł? To jest w ogóle fajna historia, bo ten pomysł się urodził jakieś 3 lata temu. Nie przesadzaj. Agacie, może z 2. Może z 2 lata może temu. Dwa. Trochę czasu minęło, oczywiście to była trasa gdzieś na koncert daleko w Polsce. Przesłuchiwałyśmy najróżniejszą muzykę, no bo nie da cały czas się słuchać biesiady. Ja tam na koncert śpiewając tą biesiadę, no to się słucha też czegoś innego i nagle jest ten eureka, takie to, co my chcemy jeszcze też zrobić. I tak jak to usłyszałyśmy, Iwonie to chodziło po głowie. Różne teksty nam chodziły też po głowie. I ten pomysł właśnie na tego typu muzykę, to już tam gdzieś, ja o tym mówiłam, myśmy o tym rozmawiały, dyskutowałyśmy i wiesz co, po prostu to jest coś dla nas, uważam, niesamowitego, że powstała w ogóle taka muzyka, pomysłów mamy jeszcze dużo. No właśnie, bo chciałem zapytać, czy na tym jednym numerze to jest szluz i koniec, czy... Właśnie nie. Nie, teraz bardziej autorsko i teraz bardziej tak podnosząc tą kulturę śląską i polską, mówię kulturę, nie mówiąc nic złego, a propos tego, że nie ma tej kultury, ona jest, ale nie jest tak, że tak powiem ładnie po polsku, wyeksponowana jak należy. Jest tyle różnych fajnych rzeczy, fajnych rzeczy, tradycji, które leżą gdzieś tam, wiesz. Głęboko zakopane, my z nich nie korzystamy, a skorzystamy z tego... Co jest takie oklepane. Właśnie, o to chodzi. Bardzo dobrze mnie zrozumiałeś. Ale może też powiedzmy głośno, co my tam robimy w tych dziewiankach, bo my tak mówimy o tych dziewiankach, a nie padło słowo, że tutaj przyczepiłyśmy się mocno tradycji słowiańskich. Tak. Tam są tradycje słowiańskie, ale to też jest folk, jakby na to nie spojrzeć, tak? Jest to folk, tylko bardziej elektro. Tak, i właśnie. Tak. Chciałbym jeszcze na koniec zadać jedno pytanie. Czy nie boicie się porównania... Ja zresztą o to Agata zapytał, to nie jest absolutnie żadna tajemnica, bo Agata o to zapytał, jak wysłała mi ten numer. Nie boicie się porównania do Tuli, która gdzieś tam była... prekursorem takiego nurtu? Jest to mega dobre i mega podobne, tak? Wiesz co, Tulia jest wspaniałym zespołem, ale to mimo wszystko, według mojego ucha, jest to jednak trochę różni się od tych dziewianek. I dlatego ja nie postanowiłam się wzorować też muzycznie na tym zespole, szanuję bardzo. Chcemy iść tak w drugą stronę, w sensie takim, żeby troszeczkę stylowo od tego odbiec. Ale tradycja... I sam zamysł, no, gdzieś tam może być podobny. Dlatego ja ludzie mogą tak... O to pytam, bo chciałbym, żeby było jasno powiedziane, że to jest wasz pomysł, że to wy idziecie sobie w takim kierunku, wam się to podoba, a nie jest to, co za chwilę, bo wiecie, że za chwilę ktoś tam mówi, to już było, bo jak to w internetach było. Tak, jak to między ludźmi bywa. Ludzie zawsze gadają i gadać będą. Tak.